Dzień dobry, Tomek Kutera, poligamia.pl. Jesteśmy na IEM-ie w Katowicach. Intel Extreme Masters, turniej gier komputerowych, odbywa się w tym mieście i w Polsce już po raz drugi. Rok temu impreza cieszyła się ogromną popularnością, dlatego tegoroczna nie jest już tylko przystankiem w tej rozgrywającej się w różnych miastach świata imprezie, ale jest wielkim światowym finałem. Do wygrania jest pula nagród w wysokości 1,5 miliona złotych. To jest oczywiście do rozdysponowania na kilka gier i na wielu zawodników, no ale robi to na pewno wrażenie. Jest więcej ludzi niż rok temu, chociaż jest także zdecydowanie lepsza organizacja i to widać na pierwszy rzut oka. No i mamy nadzieję, że będą też większe emocje. Skąd przyjechałaś? Z Będzina. Ja z Wojkowic. Z Krupskiego Myna. Rogoźnik. Z Raciborza. No ja też. Czelać. Długo czekaliście przed wejściem? 2,5 godziny. Z 3,5 godziny. Dla jakiej gry? League of Legends. League of Legends. Tak samo. FIFA. Dla Lola, League of Legends. FIFA w szczególności, myślę. Dla Lola. Oczywiste. Głównie dla League of Legends oraz CS-a. IEM to ogromne mistrzostwa w grach komputerowych, więc powiedzmy, w co dzisiaj gramy. Gramy w League of Legends. Gramy w StarCrafta 2. I gramy w Counter-Strike Global Offensive. Gramy także w inne gry, jest sporo otwartych turniejów, jest czteroosobowy turniej w FIFA 14, to taki zamknięty, gdzie też są nagrody pieniężne. To wszystko dzieje się na takiej małej przestrzeni wystawowej, która jest tu zaraz obok. I tam też są takie małe targi, ale takie dosłownie mini targi sprzętu i gier. I jak wam się atmosfera podoba w tym roku? Naprawdę jest bardzo sympatycznie, ludzie się wydają tacy mili, naprawdę, dla wszystkich. Bardzo dobrze, jest super, bo przyjechałam tu już drugi raz. Ogólnie bardzo mi się podoba, szczególnie entuzjazm trybun. Niepowtarzalna, takie coś trzeba po prostu przeżyć. Ja cały czas muszę pozować, więc jest super.